Panie i panowie, witam was drapiąc się po głowie. Czemu ja wam i sobie to robię? Nawet nie czuję, kiedy rymuję. E, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Draft Wyzwania i pozdrawiam szerokim uśmiechem. E, słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Wczoraj niestety nie udało się wykonać zadania. Mam nadzieję, że dziś będzie lepiej. Mam nadzieję, że dziś jest ten dzień, w którym e, z wysoko podniesionym czołem będziemy w stanie... E, z... Zrobić wyzwanie takie jak wczoraj. Jak widzieliście, squigsolowałem paczkę, ale to nie dlatego, że jestem yy, nieuważny, tylko i wyłącznie dlatego, że yy, po prostu yy, problem jest taki, że, że mam zapchaną listę transferową, a wiem, że niezależnie od wyniku zadania potrzebuję końców na paczkę. Yy, tak więc, dlatego też witam Was teraz yy, w takim quickselującym nastroju: no bo yy, 33 minus 15 oznacza ni mniej, ni więcej niż po prostu to, że. Yy, że, że, że nie starczy nam e, na, na to, żeby otworzyć paczkę za 25 tysięcy i zrobić draft za wpisowe, bo że tony draftu lecą nam ostatnio bardzo słabo. W poprzednim odcinku mieliśmy, ale poza tym, e, no, nie wygląda to najlepiej. Zatem tutaj wszystko po prostu będzie szło sobie na quicksell, e, no i troszkę tych końców z tych paczek wypożyczeniowych nam powpada. One zawsze mają, słuchajcie, szansę na to, że e, trafimy tutaj kogoś, że, e, że trafimy tutaj, nawet może być ikona, może być karta TOC, może być... E, Absolutnie wszystko, no bo tutaj jak widzicie, mamy kartę, ale poza nią kryją się jeszcze inne rzeczy. Wiem, że mogę jakiś modyfikator tu zquikselować, który jest coś cen ważny, jest coś warty. Ale oczywiście, no, to jest ryzyko takiego quicksolowania. Nie jestem w stanie każdego itemu sprawdzać i tak dalej. Mamy i tak w klubie dużo tych rzeczy, no i tak naprawdę wszystko, co możemy wystawiać, i tak wystawiamy zatem z dużą szybkością. Staram się po prostu to wykonać i. I tyle. Zobaczymy. Czy może tu coś by. No niestety, tu nic nie ma. Eee... Nie wiem w sumie, gdyby było, czy by była animacja toc tak naprawdę. Bo nie wiem, czy tutaj pierwszeństwa nie ma nawet ta paczka wypożyczeniowa, tak czy siak. Ehm, to mam wszystko pokwikselowane. Ehm, mam nadzieję, że w międzyczasie może się skończył transakcje. Zatem przejdźmy do dzisiejszego wyzwania, które... Które będzie takie samo jak wczoraj. E, z tego powodu, że. Yy, pff, boli mnie to, że wczoraj nam się nie udało, więc mam nadzieję, że dziś, e, że dziś nam pójdzie lepiej. Zatem cztery karty: Toc i 100 zgrania. To jest wezwanie nasze na dziś. Wybierzmy formację, która nam ułatwi to zgrywanie e, i wydaje się, że 4-1-4-1 jest spoko. Zaczynamy bardzo dobrze, bo już od karty Team of the Season Robert, ja Cię przepraszam, ale Ty jesteś Toty. Tutaj szukamy kart Toc. Jesteś zwyczajnie dla nas za dobry. Kolejne rozdanie, no to już troszeczkę gorzej. E, nie ma nikogo z Bundes, zatem weźmy sobie Ligę Hiszpańską z nadzieją na to, że może nam zaraz posypie drugiego em, tego typu zawodnika. Myślałem, że to będzie Toc, niestety nie. Jest za to Toni Krus Roz, ale ja biorę Jozuek i Micha, ponieważ jeszcze nie ma ich e, e, kart Bundesligi w tocach, e, a jest po prostu szansa, że, że, że jakoś nam się to będzie lepiej zgrywało przez te Niemcy. Tu Van Bisaki nie weźmiemy, weźmy sobie za to mnie, no bo pasuje nam, a potrzebujemy także tego zgrania. W środku obrony niechaj będzie Konate. E, no i co? Bramkarz, Bramkarz mógłby być tocem. Ale nie będzie. Fantastycznie! Jak widzę, fortuna nam sprzyja nieprawdopodobnie. No dobrze, zastanówmy się, kogo byśmy tutaj mogli mieć, więc warto wziąć bramkarza Premier League, no bo może być tutaj toc z Premier League i będzie to miało ręce i nogi. No, może moja logika miała, ale niestety jak na razie te trafy nie mają. Zobaczmy. Lewa obrona. No i jest tutaj toc którego połączenie bez ikony w zasadzie na tej pozycji będzie niemożliwe. Zatem e, weźmy sobie tutaj w ciebie. No i liczmy, że napastnik będzie z drużyny sezonu. Mógłby być, bo jest to Harry Kane. Mógłby być tu Jamie Vardy. Mógłby być tu Messi. Niestety tak się nie dzieje. Damy sobie miejsce e, mimo wszystko na te karty. Zatem weźmiemy Timo Wernera i zobaczmy środkowego pomocnika defensywnego. Mamy tu kartę Toc. Nie, po raz kolejny mamy kartę z promocji październikowej. Przypominam, mamy maj. No nie najlepiej. Nie najlepiej jej sport z Vancouver Canada. E, spodziewałem się, że będzie tutaj troszeczkę lepiej nam sypało kartami z obecnej promocji. Które mogłyby być, bo dostajemy zawodników, którzy takowe karty posiadają. Dobra, niech tu będzie może bramkarz, może będzie. A No i jak żyć, słuchajcie, jak żyć? Jonathan Tak Mógłby być tak, no jakby... To jest ten problem, że ja nie wiem jakie ja trafię teraz te tocy, nie? I jeżeli się ich nie trafi w podstawowej jedenastce, to potem, żeby to połączyć, to jest naprawdę twardy orzek do zgryzienia. No i to jest ten, to jest to jest problem tych draftów. Tu nie ma Tocca. Mógłby być, ale nie ma. E, weźmy sobie kurczę no Paulinho, tak z sympatii. Wejdźmy pozycję pozycje mieszane. Tam jest szansa, że może będzie jakaś karta o mój Boże, no przecież to jest dramat. Ten, ten moment, kiedy muszę wziąć Kazemiro nad Ronaldo, no ale sami chyba rozumiecie. E, pytanie teraz jest inne. Czy jesteśmy w stanie jakoś tego Kazemiro połączyć? Wziąłem nie bez kozery um ponieważ ten ma tutaj połączenie. Mógłby oczywiście znaleźć się tu Mundi, ale on się tu nie znajdzie, bo mamy e, Al -Sharaniego. No ten e, Ronaldo dałby nam zgraniowo wiele. E, no ale potrzebujemy też tych toców i to jest najgorsze. E, no tu oczywiście weźmiemy sobie grizu, ponieważ ten... E, nie ma więcej. A bo ty jesteś ze Spaniolu, kurczę. No i nic, zobaczymy. E, ty możesz sobie wskoczyć tu, chociaż zabierasz miejsce tocowi. Ty sobie możesz wskoczyć tu, ty. No weźmy sobie sama Maxima. Ja już wiem, że to się nie uda, bo nawet gdyby to był toc, to nie było opcji, żebyśmy to zrobili. Drugi raz na tym polegliśmy, słuchajcie, to jest naprawdę. Naprawdę piekielnie ciężkie wyzwanie. I to tak piekielnie, piekielnie ciężkie. Słuchaj, ja chcę je zrobić drugi raz. I tak teraz paczki nie otworzymy, więc mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Nagniemy lekko zasady. Ja chcę zrobić to drugi raz. I tak w tym momencie bym musiał czekać na paczkę. A wiem, że wolę idziecie zobaczyć drugi draft, niż, niż żeby to się tak urwało. I ja chcę to zrobić jeszcze raz. Muszę to zrobić jeszcze raz. Jeszcze dajcie mi, please, tylko żeton draftu. To by mi się naprawdę przydało. Żetonik draftu, poproszę. O, dziękuję. Tak więc mamy paczkę z żetonem draftu. Ee, I zobaczymy, czy... Ee, I zobaczymy, czy nam się to... Czy nam się to uda. No bo to jest naprawdę ciężki challenge. No słuchajcie, sami widzicie, e, że to naprawdę idzie bardzo, bardzo, bardzo opornie. Zatem... Spróbujmy. Zobaczmy. I tym razem niech nam się to uda. Formacja. Nie wiem, gdzie statystycznie jest najwięcej toców. To jest formacja łatwa do łączenia. Więc zobaczmy. Zaczynamy bez karty Team of the Season. A mogłaby być. Ehm, dobra. No to weźmy sobie zatem. Tego Vasa, bo on się tu może połączyć z jakimiś tocami La Liga, których oczywiście he he, nie dostajemy. Niech będzie zawodnik Weski. Zobaczmy. SPD, Kazemiro. Kazemiro nie ma tu toca. Jest za to Michael Essien, czyli Michael Essien, e, który nam pasuje do połączeń. Bardzo. Łączyłby super tej karty, które byśmy mieli jako toc. Niestety takowych nie mamy. Obracamy sobie to oczywiście w ten sposób. E, no i zobaczmy kolejne rozdanie. Bramkacz, może toc? A może nie e, Dobra, weźmy tutaj Tibo I zobaczmy Esio, jest! To ty przecież, Virgil van Dijk <laughs> Nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę Co się tu wyprawia, dostajemy Bastoniego Którego lata nie widziałem e, Ale żeby dostać kogoś, kogo potrzebujemy To nie ma, okej, okay, jest Aaron van Bissaka I Arun. weźmiemy sobie oczywiście Gracza Manchester United, bo No zgraniowo dużo łatwiej go ogarnąć Dalej... Niech będzie Emil Heiber, Nie, Fred, bo Fred jest przecież tutaj. O, bardzo dobrze. No i zobaczmy, prawe skrzydło, bez karty Toc, jest za to. Weźmy, weźmy Bernardo Sil albo Bejla, bo tak będzie lepiej. Na napadzie fantastycznie Mariano. No i lewe skrzydło. Oczywiście nie ma karty, Toc. Jest za to. No co, Ojar bal chyba ma toca. nie jestem pewien, możliwe, że ma, więc weźmy mazarda bo ten na pewno nie ma toca Powiem tak, skład jest pięknie poukładany, jeśli chodzi o zgranko, no tylko fajnie by było, żebyśmy mieli też karty Team of the Season, których nie mamy. Jest Hradecki, jest Manu Neuer, jest Portu. Jest Messi. Weźmy Telesha, bo ten Totsa nie ma. Dalej no, Toców my nie mamy, a mogłyby być, bo jest Son. Ehm, Miller na pewno tocem będzie. Na razie jeszcze e, niestety nie jest. Znaczy, niestety, no po prostu jeszcze nie jest. E, ale było jest niemożliwe, żeby Miller tocem nie był. Naprawdę. Jeżeli, jeżeli ludzie zagłosują inaczej, że on tocsa nie dostanie, to ja naprawdę stracę wiarę. Tu weźmy sobie takie fuse kubo. A tu weźmy sobie Ruda Hulita. Ja wiem, że ja powinienem być szczęśliwy, ale chyba sami rozumiecie. My tu jesteśmy po. W innych trochę celach. My tu chcemy kart toc. Których nie dostajemy. Może będzie bramkarz toc. Bum. Nie ma. Esio. Nie ma. Bum. Nie ma. Bum. Wiecie. Eee, Bum. Nie ma. Bum. Panie panowie, draft podczas team of the season. Iluż to mieliśmy zawodników, którzy kartę TOTS mogli mieć, słuchajcie. Aj, 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 no co ja mam wam powiedzieć, no, no, no boli, no, bardzo boli. Zatem trzeba będzie ponieść konsekwencje w postaci quick sellu paczki, eee... Kurczę, no dobra, nawet quicksellu paczki, bo tak powiedziałem, ale quicksellujemy, słuchajcie, całą paczkę tym razem, biorąc pod uwagę to, że, e, że nie zaliczyłem challenge'u dwukrotnie, to po prostu cała paczka pójdzie za, na quicksell. Wydaje mi się, że to jest w ogóle uczciwy deal, e, że będziemy tak robili, że e, możecie mi napisać, co o tym sądzicie, że jeżeli. Czemu ja tej nie squixelowałem, chciałem tą squixelować Chodzi mi o to, że jeżeli e, całej paczki nie Jeżeli nie ukończę challenge'u To mogę jakby zrobić e, Zaryzykować i pójść e, jeszcze raz Zrobić draft, ale jeżeli mi się to znów nie uda e, To kwikselujemy Całą paczkę, wydaje mi się, że to jest e, Dobry zakład z samym sobą e, Gorzej tylko, że nie mamy teraz Wystarczających końców na paczkę za 25 tysięcy Bo wyobraźcie sobie, że 22 tysiące to mniej niż e, 25 tysięcy, co e, Wiem, że szokujące ale niestety taka jest prawda eee, Czy my tu mamy zawodników w ogóle takich o, możemy pokwikselować Wiem, że sprzedawają... Eee, sprzedawając sprzedając ich, eee, zdecydowanie jakby no, zarobię więcej, no ale eee, Wy nie chcecie czekać, żebym ja ich posprzedawał wy chcecie zobaczyć teraz karę eee, więc eee, no... Nie pozostaje mi nic innego, jak się tutaj ukarać. Jeszcze wydaje się, że 3 quicksele. No i mamy to zrobione. Zatem zostanie nam naprawdę niewiele końców. Szybko stopniały te zapasy, bo, tak jak mówiłem, ta seria jest bardzo końcożerna. No i co? Zobaczmy zatem. 25 tysięcy paczka. Kogo tu będziemy quickselowali? Będziemy quickselowali wszystko, więc już czuję 3 tocy w jednej paczce, No nie, żadnego nie będzie. No, bo też szczęście ostatnimi czasy za bardzo nam tutaj nie sprzyja. Łukasz Fabiański oraz jego wesoła gromada pójdą na szybką sprzedaż. Zatem panowie, bardzo wam dziękuję. E, miło było was zobaczyć na tę chwilę krótką, a was było miło zobaczyć na tę chwilę trochę dłuższą. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, że, był, że były dwie próby i powiedzcie co sądzicie o tej nowej zasadzie. Wydaje mi się, że jest, że, że jest uczciwa, że jest spoko, ale dajcie mi znać.